Dzień dobry, moi kochani. Z tej strony Kasia. Witam Was na kanale Podróż Mistyczna. I pojawiam się dzisiaj, żeby zrobić dla Was czytanie. Słuchajcie, wszystko jest tutaj gotowe. Przepraszam Was za światło. Mam nadzieję, że nie jest tragicznie, aczkolwiek pogoda dzisiaj naprawdę nie dopisuje. Jest ciemno i to powoduje po prostu pogorszenie, że tak powiem, oświetlenia. Moje sztuczne światło jest, że tak powiem, w nie najlepszej formie, dlatego nie pomoże. Słuchajcie, za chwilę zacznę Wasze czytanie. Proszę Was, bądźcie otwarci, tak jak zawsze. Bierzcie to, co do Was przemawia, zostawcie to, co do Was nie przemawia. Te czytania są ogólne, więc nie wszystko musi z Wami rezonować. Może rezonować wszystko, może rezonować część. I to czytanie nie musi rezonować wcale. Słuchajcie, moje czytania są również bezczasowe. Nie ma tutaj żadnych dat, nie ma żadnych ram czasowych, ponieważ czas jest płynny i dla każdego ten czas działa inaczej. Moi kochani, chciałam bardzo podziękować za zaangażowanie na moim kanale, za przepiękne komentarze, za ciepłe słowa, za dzielenie się swoją historią, również za komentarze bardziej krytyczne. To wszystko buduje ten kanał i to wszystko buduje mnie, także dziękuję Wam bardzo serdecznie. O, troszkę się przejaśnia, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Poczekajcie, tutaj jeszcze może bym przesunęła troszkę. Dobra, nie będę kombinować, bo przekombinuję. I co będzie wtedy? Dobra, zaczynajmy. Moje kochane wagi. Nie wiem, co się u Was dzieje, ale jest ciekawie, no. Po prostu weszłam w taki umysł detektywa prawie. Prawie, że stałam się detektywem. Tu jest jakaś zagadka do odgadnięcia. Może nawet kryminalna, słuchajcie. No po prostu moja wyobraźnia poszła przy tym czytaniu daleko, daleko i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć i złożyć w jedną całość. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Słuchajcie, przede wszystkim pojawia się tutaj jakaś tajemniczość. Jakaś tajemniczość. Jesteście w jakiejś sytuacji, która w jakiś sposób jest tajemnicą. Rezultat, może rezultat tej sytuacji, czy tego stanu, jest też swego rodzaju tajemnicą. Tutaj jeszcze nie wszystko zostało odkryte. Nie wszystkie karty tutaj jeszcze zostały odkryte, słuchajcie. Tutaj pojawia się ogromna dualność w tym czytaniu. I teraz tak. Ja mam wrażenie, że Wy jesteście w jakiejś sytuacji albo w jakimś stanie, że tutaj następuje jakaś strata, strata jakiejś stabilności. Numer 4 to jest numer stabilności. I tu macie cztery buławy. I gdzieś tutaj pojawiła się jeszcze i cztery monety. Cztery. Stabilność. I ta strata, słuchajcie, staje się jednocześnie uzyskiwaniem czegoś. I być może w tym jest jakaś tajemnica, której Ty jeszcze nie widzisz. W tym jest jakaś magia. W tym jest jakaś magia. Czegokolwiek ta sytuacja dotyczy, tutaj jest jakaś magia. Coś tutaj się kończy. Jakiś sen tutaj się kończy i jakiś inny sen tutaj się zaczyna. Tutaj jest takie przechodzenie z jednego stanu w inny. Coś się kończy i coś się zaczyna. Muzyka przestaje grać i inna muzyka zaczyna radować. I Ty w to wierzysz, albo masz nadzieję, albo to nawet czujesz. Albo to nawet czujesz.
Niektórzy z Was mogą na przykład spotykać swoich duchowych przewodników, albo otrzymywać informacje, albo jakieś wskazówki w śnie. Niektórzy z Was mają takie bardzo prorocze sny. Wy coś śnicie i to coś się później dzieje. Może na przykład śnicie o tym, co się wydarzyło u Was w życiu kiedyś. Tutaj pojawia się postać tej królowej mieczy. Królowa mieczy mówi nam o prawdzie. Królowa mieczy nie boi się prawdy. Ona tą prawdę odkrywa, ona się jej nie boi, ona widzi poprzez welon iluzji. Ona dociera do środka, do korzenia. Ale ta postać pojawia się dzisiaj jako w postaci czarodziejki. To jest dla mnie czarodziejka dzisiaj. Ja mam wrażenie, że tutaj ktoś nad Wami czuwa. Ktoś to wszystko obserwuje i Wy jesteście w tym wszystkim zagubieni, a ta czarodziejka patrzy się na Was, nazwijmy to z góry, z boku, i się uśmiecha. Bo ona już wie, jak to wszystko się zakończy. Wy jeszcze tego nie wiecie, a mam wrażenie, że Wy jesteście w procesie tej sytuacji, Wy jesteście w środku tej sytuacji, to się teraz dzieje. I Wy nie wiecie, jak to się zakończy, Wy jesteście w takiej dziurze, a ona już wie i ona się uśmiecha. To może też symbolizować siłę wyższą. Wy tutaj łączycie się z Waszą siłą wyższą i stąd właśnie bierze się Wasza wiara i nadzieja, że to wszystko gdzieś prowadzi. Tutaj jest taka ślepa wiara w tym czytaniu. Przynajmniej dla niektórych z Was, że to wszystko gdzieś prowadzi. Ja nie wiem gdzie. Ja stąpam po cienkiej linii. Ja staram się utrzymać równowagę, ale się ciągle chwieję, bo nie wiem, co ta sytuacja mi przyniesie. Ale jest ta wiara, i siła wyższa wie, i siła wyższa się uśmiecha. W tym asie monet, as monet mówi nam o obfitości. O takim pięknym, nowym początku, solidnym początku. I Ty może nawet o tym śnisz, bo ten as monet przychodzi do mnie w takiej majestatycznej postaci. Ty może w swoim śnie, nie wiem dlaczego mam wrażenie, że niektórzy z Was spotykają się z kimś lub z czymś w czasie snu. Tu jest jakaś komunikacja, tu jest przekazywanie informacji. Tutaj jest ktoś lub coś, co dodaje Wam siły. Przepiękna jest ta energia. Majestatyczna. Tutaj jest w tej sytuacji czuwanie kogoś lub czegoś nad Wami. Jakiś koniec, jakiś początek. Skrzypce przestały grać. Ta muzyka się złamała. Ty może tutaj coś budowałeś, budowałaś i to się złamało. To nie przetrwało. To może nawet się nie zaczęło.
I w tym jest lekcja. W tym jest lekcja. Szukaj lekcji. Szukaj lekcji. Bo lekcja jest w każdym doświadczeniu naszego życia. Tutaj jest jakaś mądrość. Tutaj jest jakaś mądrość, którą Ty dostrzegasz lub dostrzeżesz. Lub dostrzeżesz. Ty się przeistaczasz w tą siłę, w tą energię. Poprzez tą lekcję Ty się przeistaczasz. W tym wszystkim jest jakaś świętość. Ja tutaj wchodzę, naprawdę, jak ja interpretowałam te karty, ja tutaj wchodziłam w jakiś taki no i zabrakło mi słowa. W jakiś taki tajemniczy świat. Nie potrafię tego określić. W jakiś taki sen właśnie. W jakiś taki sen. Cokolwiek tutaj się wydarzyło, czegokolwiek ta strata dotyczy, czegokolwiek ta strata dotyczy, ona cię prowadzi do czegoś dużo bardziej stabilnego i pięknego. Tak? Ta krew się rozlała, w cudzysłowie oczywiście. Chociaż dla niektórych z Was tutaj odczuwałam też energię odejścia kogoś i to mogły być jakieś tragiczne okoliczności, niespodziewane okoliczności. Bo ja tutaj naprawdę, czytałam te karty, to wchodziłam właśnie w jakąś taką kryminologię. Tutaj jest szukanie prawdy, odkrywanie tej prawdy i ta prawda będzie odkryta. Ta karta króla monet symbolizuje nam obfitość, budowanie czegoś stabilnego, ale również właśnie sukces. Tutaj będzie jakiś sukces. Słuchajcie, czegokolwiek ta strata dotyczy, czegokolwiek ta sytuacja dotyczy, czegokolwiek ten stan dotyczy, to nie jest łatwe dla Was, ale prawda tutaj będzie odkryta, ta tajemnica się ujawni i to doprowadzi do sukcesu. To doprowadzi do sukcesu. Jeżeli sytuacja, w której jesteście, dotyczy związku, to ten związek być może umarł, coś tutaj się skończyło, ale to przynosi Wam kogoś nowego. Ten koniec prowadzi do jakiegoś nowego początku, pięknego początku, obfitego początku. Tu jest ta dualność, ta dwoistość. Tu jest zaglądanie do studni. Ja czuję, że niektórzy z Was, Wy się czujecie, że jesteście w studni. Wy wpadacie w tą studnię i nie potraficie się z tego wydostać. To jest taka zajęcza dziura, która Was wciąga i Wy się nie możecie z tego wydostać. Ale ta dziura staje się też kanałem do Waszej wolności, bo na końcu tej studni jest jakieś światło. Tam na Was coś czeka. Tam na Was coś czeka. Koło fortuny. Coś się kończy, coś się zaczyna. To koło się toczy.
bo wy tutaj liznęliście czegoś, być może nawet czegoś pięknego, i poparzyliście sobie język. I poparzyliście sobie język. Mieliście odwagę spróbować, i to jest godne podziwu, bo wy chcecie żyć, bo wy chcecie się delektować, bo wy chcecie używać wszystkich swoich wszystkich swoich zmysłów do smakowania życia. I tu czegoś spróbowaliście. Spróbowaliście i sparzyliście się. I sparzyliście się. W tym jest jakaś magia. Uwierz w magię. Uwierz w magię. Bo to rozstanie, bo ta strata, bo to odejście zawiera w sobie tajemnicę. Tutaj coś się kreuje. Tutaj są siły, które działają poza sceną, poza kurtyną. Tutaj jest jakiś kunszt. Jakiś kunszt. Chcę wam przeczytać tą kartę właśnie Trust in Magic. Magia jest tajemnicza i jest w niej dużo tak zwanych przypadków. To jest serce tych momentów synchronizacji czy synchroniczności i wiedzy. Ona jest wpleciona w świadomość tego, że życie to więcej niż ty widzisz w tym momencie. No właśnie, tutaj jest więcej do tej sytuacji. Ta sytuacja zawiera w sobie więcej niż ty w tym momencie zauważasz. Ta magia rodzi się w momencie, kiedy ty postanawiasz bez lęku i z kochającym sercem wejść w pustkę, w próżnię. Wyrazić swoje potrzeby, swoje pragnienia i pozwolić Wszechświatu, Duchowi, Bogu zesłać pomocników, przewodników, żeby pokazali ci drogę. Ufaj w magię, ona jest prawdziwa i ona cię otacza. Zwracajcie się, moje kochane wagi, zwracajcie się do świata. Jeżeli czujecie się w takiej próżni, zwracajcie się do świata, proście, bo ta pomoc będzie wam zesłana. Bo Wszechświat was słucha. I zsyła wam tą pomoc, zsyła wam tych przewodników. Ta prawda tutaj będzie ujawniona. Jeżeli tutaj skończył się jakiś związek, coś tutaj umarło, to tutaj ktoś inny na was czeka. Zobaczcie. Wy patrzycie w tym samym kierunku. Wy się jeszcze może nie znacie, a może się widujecie, może siebie rozpoznajecie, może siebie obserwujecie. Tu nie ma jeszcze żadnego ruchu. Obserwuj w ciszy. Tu nie ma jeszcze żadnego ruchu w tym. Tu jest na razie obserwacja.
Może obserwujecie siebie nawzajem. A może, wago, obserwujesz samą siebie. A może, wago, obserwujesz tą sytuację. Ty ją na razie badasz, ty ją na razie egzaminujesz. Niektórzy z was są tutaj zaplątani w jakąś sytuację, nawet sytuację kryminalną. I tutaj jest egzaminowanie, doszukiwanie się. Tutaj jest potrzeba mentalności detektywa, dociekania prawdy, wyjawniania prawdy. I ja mam wrażenie, że tutaj coś, pojawi się jakaś wskazówka, która wskaże wam ścieżkę, a nawet pojawi się właśnie ten końcowy rezultat, to rozwiązanie. To rozwiązanie. Bo tutaj mogła być jakaś ogromna strata, słuchajcie. Ta karta mówi nam, kochaj, dbaj o to wszystko, co kochasz. Tutaj coś straciłeś, coś zostało ci odebrane. Właśnie, ja mam wrażenie, że dla niektórych z was coś tutaj zostało odebrane wbrew waszej woli. Może nawet ktoś. Może nawet ktoś. I teraz nie pozostaje ci nic, ale opieka nad tym, co masz, co ci zostało. Bo coś tutaj zostało odebrane. Dla niektórych z was, nie wiem dlaczego, odbieram taką informację, że może coś tutaj zostało skradzione. Może jakieś dobra materialne. Ktoś tutaj z czymś ucieka. To może być czas nocny. Jeżeli tak jest, to tutaj jest jakiś świadek. I ja tego świadka widzę tutaj w tej postaci. O tutaj, nie wiem, czy to widzicie. Ktoś tutaj coś wie. To może też tak być, że to ty stajesz się świadkiem jakiegoś zdarzenia. I niechcący zostajesz wciągnięty w tą dziurę. W tą dziurę. I w tym jest jakaś lekcja dla ciebie. W tym jest jakaś przyczyna, w tym jest jakiś powód. To do czegoś prowadzi. Ty tego jeszcze nie widzisz, bo ty jesteś w tej dziurze teraz. Ale jest ten uśmiech na końcu tej ścieżki, na końcu tej drogi. Tu jest uśmiech. Tu jest światło na końcu tego kanału. Ta karta dla mnie oznacza też to, że być może ktoś ucieka z relacji, z jakiegoś związku. I wy się temu przyglądacie. A może to wy uciekacie? Może uciekacie przed samymi sobą? I to jest wasza siła wyższa i ona się wam przygląda. To jest wasza siła wyższa i ona wam się przygląda. I się uśmiecha. I znowu ucieka. Znowu ucieka. I czemu uciekasz? Znowu uciekasz. Jak długo będziesz uciekać? Nie możesz uciekać w nieskończoność. Ciągniesz za sobą te czaszki. Coś, co ci nie służy. I ty za sobą to ciągniesz. Trochę z własnej woli. Z lęku. Tutaj jest jakieś uciekanie, ukrywanie. Ale jest też światło. I ten ktoś ucieka w kierunku światła. W kierunku harmonii, w kierunku
kierunku harmonii. Zobaczcie, jaka ta karta jest przepiękna. To jest koegzystencja, współpraca, pływanie razem, pracowanie razem w jakiejś jedności, balans, złota rybka. Wy idziecie w kierunku jakiejś złotej rybki. Bo tu pojawia się coś nowego. Nowa myśl. To jest dla mnie karta nowej myśli. Nowa świadomość. Nowe błogosławieństwo. To błogosławieństwo zostanie Wam odkryte wkrótce. Wkrótce. Wy je otrzymacie. Tutaj jest uwolnienie się. Tutaj być może jest rozwiązanie tej zagadki. Tego, dlaczego zostało Wam coś zabrane i przez kogo. I przez kogo. Ale na razie jest ten czas oczekiwania. Król mieczy. Symbolizuje komunikację. I ta to jest też karta, która symbolizuje poszukiwacza. To jest poszukiwanie. Poszukiwanie tego światła, które jeszcze jest gdzieś tam w oddali, w ukryciu. Bo ty teraz przedzierasz się przez ten kanał. Ciemny, wodnisty, błotnisty. Ja mam wrażenie, że ty jesteś tak wciągnięty w to wszystko, że ten, że jakaś siła cię wabi. Że ty wchodzisz w ten kanał. Ty nie wiesz dlaczego, ale ty w to wchodzisz. I jednocześnie masz tą wiarę, że gdzieś cię prowadzi. Bo w tobie jest jakaś ciekawość. Bo ty chcesz smakować życia. Bo to życie czasem boli. Ale ty wiesz, że ból jest nieodłączną częścią tego doświadczenia tutaj na ziemi i ty się na to godzisz. Ty jesteś gotowy przez to przebrnąć. Bo wierzysz w to wybawienie. W tym wszystkim jest jakiś skarb. Odwrócenie się od kogoś, czegoś. Brak zrozumienia, brak komunikacji. Którego skutkiem być może jest odejście, separacja.
coś odpływa, ale coś innego przypływa. Coś, co przynosi ze sobą nieograniczoną miłość. Piękno, dar, skarb, lekkość, błogosławieństwo, rewelacja. Moje drogie wagi, ja czuję dla niektórych z Was, ta separacja może oznaczać też odejście kogoś w inny świat. Kogoś, kogo kochaliście. Jeżeli tak jest, to ta osoba przychodzi do Was, kiedy śpicie. Ona z Wami jest, ona się Wam przygląda, ona nad Wami czuwa. Ona Wam przynosi ukojenie, ona leczy Wasze serce. Być może spotykacie tą osobę w śnie. Tą osobę w śnie. Ja tutaj czuję silną męską energię. Mam wrażenie, że tutaj może być ktoś, kto był dla kogoś mężem, partnerem. Wy może spotykacie się właśnie w śnie. W śnie. Jeżeli to jest Twoja sytuacja, moja droga Wago, tutaj jest ten koniec, bo ktoś odszedł. Otocz się opieką i łagodnością. Ochroń się tymi skrzydłami. Daj sobie czas. Daj sobie czas na odpoczynek, na żałobę. Daj sobie szansę na tą delikatność, bo to jest Ci teraz potrzebne. Bo to jest Ci teraz potrzebne. Moje wagi, idziecie w kierunku akceptacji i jakiegoś szczęścia, obfitości. 9 kielichów. Zobaczcie, jaka to jest wdzięczna energia. Wy tutaj odkrywacie ten dar. Wy tutaj już rozumiecie, dlaczego tak się stało, dlaczego to się stało, dlaczego tą ścieżką, a nie inną kroczyłam. Dlaczego to się przydarzyło? Mnie. Dlaczego to mnie ta zajęcza dziura pochłonęła? Wy tutaj to odkrywacie. W tym jest iluminacja i w tym jest błogosławieństwo, w tym jest nowy początek. Akceptacja. Pojmowanie. Wy tutaj już pojmujecie. Pojmujecie. Ja słyszę takie głośne aha, aha. Wy odkrywacie ten dar. To jest taki święty Mikołaj, który przynosi Wam ten dar. Tu jest tak dużo dobroci i opiekuńczości, współczucia. Dla niektórych z Was to może być dar. Jeżeli macie rodziców w niebie, to może być dar, który przynoszą Wam
oni, mama i tata. Mama i tata. Bo to oni się wami opiekują z góry. Oni wam coś tutaj przynoszą. Oni wami kierują. Oni kierują was na tą ścieżkę błogosławieństwa. To błogosławieństwo dla niektórych z was może się pojawić w czasie Bożego Narodzenia. Bo ja w tej karcie dzisiaj widziałam Boże Narodzenie. Migające gwiazdy. Płatki śniegu. Choinka. Taki stan uniesienia. Miejmy nadzieję, że spokoju. A jeśli nie Boże Narodzenie, to czas zimowy. Tutaj dla niektórych z was ten dar będzie odkryty już wkrótce. Już wkrótce. Także moje kochane wagi, nie wiem, czy w ogóle to czytanie ma jakiś sens. Czy coś tutaj do was dotarło? Czy coś tutaj zrozumieliście? Podsumowując. Dwoistość w tej sytuacji. Jakaś tajemnica. Coś do rozwiązania. Tutaj jest przebywanie w jakiejś dziurze, zajęczej dziurze. Albo to wy sami do niej skoczyliście, albo byliście zmuszeni. Utraciliście tutaj samych siebie, utraciliście kogoś, bo ktoś odszedł, bo ktoś został wam odebrany, może nawet w sposób tragiczny, bo ktoś postanowił odejść, zakończyć relację, bo ktoś zabrał wam dobra materialne, bo coś straciliście, może nie ktoś, a może coś zabrało wam dobra materialne. Nie wiem, dlaczego teraz słyszę pożar. I wy jesteście w takiej sytuacji, że chronicie siebie i chronicie to, co macie wokół siebie i to, co macie. I jest ciemno. Ale w tym jest jakiś dar, jakieś błogosławieństwo. Z tego rodzi się jakaś jasność, którą wy niedługo zrozumiecie, pojmiecie. Te wszystkie puzzle wpadną na swoje miejsce. Jeżeli tutaj chodzi o jakąś zagadkę kryminalną, to tutaj pojawi się jakiś nowy ślad. A może nawet rezultat, rozwiązanie. Bo po drugiej stronie tej dziury, bo po drugiej stronie tego kanału czeka na was coś pięknego. Coś pięknego, coś niepojętego. Coś, o czym może śniliście, marzyliście. Coś, co się może gdzieś po drodze zagubiło. I nie wierzyliście w to, że możecie to odzyskać. I nie wierzyliście w to, że możecie to uzyskać. I to teraz do was powraca albo przychodzi. I wy będziecie za to wdzięczni. I wy będziecie za to wdzięczni. I z tym wam zostawię moje drogie wagi. Trzymajcie się cieplutko. Ściskam was serdecznie.
Życzę Wam słońca, przepięknego weekendu i mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo.